Dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was bardzo serdecznie w próbie wspólnego stworzenia albumu typu folio. Bazę do tego albumu wykonamy z papieru, a nie z birmaty. I to będzie taka trochę inna baza. Oczywiście sama jej nie wymyśliłam, podpatrzyłam tą bazę na YouTubie, na kanale Rosy Kelly. Bardzo mi się to spodobało i chciałam wykonać takie folio sama, z tym, że od Rosy wezmę tylko bazę. Później to, co się będzie działo w tym folio w środku, to będzie już inwencja twórcza własna, że tak powiem, pójdziemy z flow. Ale co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebne coś do cięcia i coś do bigowania. Ja mam bigownicę dużą, 30 na 30 z boku, żeby nie być gołosłowną, mam. Natomiast nie mam do niej nożyka do cięcia. I nie mogę jej używać jako jednego narzędzia, dlatego muszę mieć gilotynę i muszę mieć bigownicę. Dlatego bigownica leży z tyłu, bo jeżeli już muszę nad czymś pracować poza jakby samym biurkiem, to wolę, żeby to była gilotyna, bo wtedy dobrze się równo zagina papier, nie ma tych takich, wiecie, uskoków i ząbków. Będą nam potrzebne nożyczki. Przepraszam, trochę trzęsę obrazem. Może nie od razu i nie zaraz, ale będą potrzebne nożyczki. Będzie nam na pewno potrzebna linijka, bo ja z miarami to mam się tak średnio. Wolę sobie odmierzyć długość czy szerokość. Będzie nam potrzebny klej i jeśli ktoś lubi, to szpatułka do rozprowadzania kleju. Ja niekoniecznie lubię. Używam, ale to czasami, a nawet bardzo często palcem rozsmarowuję i też jest ok. Będą nam potrzebne kości do bigowania i ja mam dodatkowo kulkę do bigowania. Ja bardzo lubię bigować tą kulką, ale jeśli ktoś takiej kulki nie posiada, a posiada kość do bigowania, to oczywiście jak najbardziej. Ja mam jeszcze długą kość do bigowania, do bigowania, no powiedzmy, ale ona nie służy do bigowania. To jest bardziej kość taka, wiecie, do wygładzania, do rozprowadzania równo kleju. No to taka kość. No to elementy do bigowania. Będę używać kolekcji Autumnia. Autumnaria, sorry, Autumnaria. No gratuluję Ci, Mariusz, tego tytułu. Jest to kolekcja Craft O'Clock Kasi Kędzierskiej, więc może to Kasia wymyśliła sama nazwę do tej kolekcji. Jest to przepiękna kolekcja jesienna. No a mamy wrzesień, więc jak najbardziej jesienne prace się proszą o wykonanie. Ja mam miks papierów, czyli miks kolekcji i papierów bazowych. I to jest 8 na 8 cali, czyli tam 20 na 20. I to jest tutaj 8 cali. 8 na 8, bo to kwadrat. I mam takich zestawów dwa, tych miksów. Mam nadzieję, że jeden wystarczy. Mam też kolekcję 15 na 15, więc jak będziemy robić jakieś klapki czy kieszonki, to spróbujemy się też posiłkować kolekcją tą 15 na 15. Mam ją naprawdę, leży tutaj z boku, więc i papiery z boku też na razie można odłożyć. No i mam papier kraftowy. To jest cieńszy papier. On jest 180-200, czyli on będzie dobry do środka. Mam też jedną kartkę taką, nie wiem, czy mi się gdzieś nie zapodziała. Nie, nie zapodziała się. Taką 250. Ona mi posłuży do zamknięcia tego folio, więc te na razie też mogę odłożyć. I mam też papier kraftowy 30 na 30. Sprawdźmy. Tak, no prawie 30 na 30.
Prawie 30 na 30, czyli prawie 12 cali. Szkoda, że nie zupełne 12 cali, bo 12 cali przydałoby mi się bardziej. I jest to papier bardzo sztywny, to jest 300, moim zdaniem. I to nam posłuży właśnie, to jest też 30 na 30, ale wiotkie. To nie jest 300, to jest pewnie 200 albo 250. Natomiast te dwie dwusetki posłużą, 300, przepraszam, posłużą nam na wykonanie całej konstrukcji tej bazy. I teraz tak, z jakiegoś powodu mam różnicę między calami na gilotynie, a calami na tej linijce. I generalnie no, nie byłoby tak źle, tak? Nie byłoby tak źle, ale ta różnica czasami jest naprawdę spora, w sensie 2-3 mm. I mnie to strasznie denerwuje, dlatego ja pracując na gilotynie i używając wymiarów z gilotyny, potem przymierzam sobie papier do tego, co jest, jak mam go obciąć, tak? I wtedy jestem pewna, że wszystko jest w porządku. No dobra, to możemy zacząć. Ja chciałabym, żeby moje folio miało 8 cali wysokości, czyli może nawet 8,1, czyli, że tak powiem, elegancko mi się zmieści tutaj papier ten 8 na 8, bo zostanie 1/8 z każdej strony takiej delikatnej ramki. Czy ten papier jest krzywy? Czy ten papier jest krzywy? No, powiedziałabym nawet, że bardzo. No, okej, okay, mam. Mam 8,1 i to będzie moja wysokość. Oczywiście żadnych ścinków papierów nie wyrzucamy, one się wszystkie nam do czegoś przydadzą. No i mam teraz taką 8,1, może nawet bym zapisała, gdybym miała czym, a nie mam pod ręką oczywiście żadnego natemperowanego ołówka, no bo po co? Ale to nie jest problem, zaraz będziemy mieli. Czyli papier przycinam do wysokości 8,1, bo taką chciałabym mieć wysokość mojego folio. Czyli tu mamy 8,1. Teraz trzeba ten papier zbigować. No i muszę teraz na chwilę odłożyć gilotynę, a przytargać tutaj bigownicę. No bo potrzebujemy zbigować. Nasze folio będzie miało kształt takiego trochę oszukanego pudełka. Ten papier jest bardzo krzywy, naprawdę. Trochę takiego oszukanego pudełka. Więc będzie miało ściankę, zakładkę, część główną, znowu ściankę i znowu zakładkę. Tu od góry dorobimy sobie osobną zakładkę. Tak, żeby nam się to pudełko zamknęło. No i teraz, jeśli ktoś chciałby, żeby to folio miało, nie wiem, 5 cali tu w środku, no to wystarczy mu jeden taki papier. Natomiast jeśli ktoś chciałby, żeby tutaj to folio miało 8 cali, a ja tak chcę, więc ta jedna kartka mi nie wystarczy i będę musiała zrobić doklejki. Zrobię doklejki z obu stron, tak, żeby mi się folio zamknęło. Zaraz do wszystkiego dojdziemy. Tak jak powiedziałam na wstępie, baza jest podpatrzona na kanale Rosykeli, więc proszę mnie tutaj nie podejrzewać o to, że próbuję komuś wcisnąć, że sama to wymyśliłam. Nie, baza jest Rosy, a środek będzie mój. Biguję sobie najpierw na jeden cal. To będzie ta zakładka, która będzie wchodziła jakby na zewnątrz. Następne bigowanie robię na 2 calach i to będzie moja ścianka. Ten papier trzeba parę razy, wiecie, przejechać, najlepiej z obu stron i też tak zrobimy, ponieważ on jest bardzo sztywny. Teraz będzie środek tego folio. Ja chcę, żeby było 8 cali, czyli muszę zbigować na 10, tak? Bo żeby było 8,
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a może sześć? Może siedem. Siedem. W środku będzie 7 cali. Myślę, że to i tak jest sporo. Teraz muszę zbigować kolejny 1 cal. I to jest moja ścianka boczna. No i zakładka 11. I resztę mogę odciąć, co też oczywiście zrobię. Przy okazji dotnę sobie drugi papier do wysokości 8¼. To taki skrawek to już wyrzucę, bo on mi się nie przyda. Ok, mamy pierwszy papier i pierwsze bigowanie. Teraz bierzemy drugi papier. Również docinamy go do 8¼. 8¼. Posiłkuję się tą linią tutaj z boku, ponieważ wydaje mi się, że ten papier jest trochę krzywy. I teraz to będą wyklejki. I teraz, jeśli ktoś umie to sobie wyobrazić, to ok, to sobie wyobraża i, że tak powiem, jedzie. Natomiast ja złożę trochę ten papier i pokażę Wam, o co mi dokładnie z tą bazą chodzi. Jak będzie wyglądało moje oszukane pudełko? No mianowicie tak, że tu mam jego boki. Teraz do tych boków, tu i tu, dokleję klapki, tak żeby mi się to zamykało. Też je zbiguję na jeden cal i tym bigowaniem przykleję tutaj do tego folio. I ono się, to folio będzie się otwierało na boki, tak? Tu całkowicie się będzie otwierało, a tu będą dodatkowe takie otwierane klapki. Będzie też klapka z bigowaniem na jeden cal od góry i to będzie zamknięcie tego pudełka od góry. Natomiast co będzie od dołu? U Rosy nic nie było, a czy u mnie będzie jeszcze coś od dołu? No to zobaczymy w trakcie. Na razie to jest trochę krzywe, bo to jest tylko przygięte, a nie zbigowane, ale damy radę. Można oczywiście zrobić sobie tylko klapkę z jednej strony w tym folio, ale ja chciałabym, żeby była z dwóch. Więc ja mam 7 cali szerokość mojego folio. Potrzebuję 1 cal na połączenie, czyli mogę obciąć papier w szerokości 8 cali i on będzie wtedy, że tak powiem, idealnie dopasowany do końca mojego folio. Coś za dużo tu obcięłam trochę. Dlaczego za dużo obcięłam? Teraz mam obcięte, no za dużo, zdecydowanie za dużo obcięłam. A, bo muszę zbigować przecież, no co ja gadam. Teraz dochodzi tutaj mi do samego końca, tak? Będzie równo tutaj to zamknięcie z szerokością tego folio. Tutaj już żadnego grzbietu robić nie będę i to się będzie po prostu otwierało w ten sposób, tak? Więc bigujemy tutaj z jednej strony na jeden cal. Ja już to zrobię z boku, nie będę ciągle przekładać tej bigownicy w tą i z powrotem. Musicie mi, że tak powiem, uwierzyć na słowo. No i teraz tutaj przykleję tą klapkę tutaj, tak, no nie wiem, czy to nie byłoby lepiej z cieńszego papieru to zrobić, ale no już jest jak jest. Skleję tą klapkę tu i tu w środku będę miała taki grzbiet jednocalowy, który będę mogła w jakiś tam sposób wykorzystać, doklejając do niego, wiecie, przeróżne elementy. Można też nie bigować tego, nie robić tej zakładki, tylko po prostu przykleić ten papier tutaj, no ale wtedy potrzebujemy o ten jeden cal mniej. I wtedy ta klapka będzie się po prostu razem z tą zakładką otwierać w bok. I wiecie co? I ja tak właśnie zrobię.
Nie będę tego bigować, bo po pierwsze to jest bardzo grube i tam tworzy mi się niepotrzebna grubość, więc nie będę tego dodawać. Czyli już mam trochę inną bazę niż nasza koleżanka. Ok, i teraz to się ładnie tutaj będzie trzymać. O. Teraz tu mam szerokość 7 cali, więc nie mogę się pomylić. Jeśli ktoś robi 8 na 8 albo 8 i 1 czwarta na 8, no to musi pilnować, który z tych grzbietów jest większy, a który mniejszy. Dobrze, no to mam jedną tą klapkę. Teraz potrzebuję drugą. Czyli znowu docinam sobie papier na 8 i 1 czwarta, bo taka jest wysokość mojego folio. Oczywiście papier odkładam. No i teraz obcinam 7 cali. 7, ale może ciut mniej. Jedną ósmą mniej. Bo co ja teraz zrobię? Ja teraz będę przyklejać drugą tą klapkę tutaj, tak? I cała szerokość mojego folia jest 7 cali, więc jeśli mam jedną na 7, no to drugą chcę mieć odrobinę mniejszą, żeby się papier nie haczył, tak? Żeby wchodziła, że tak powiem, jedna w drugą, ale żeby się papier nie haczył. Więc obetnę sobie tutaj na 7, prawie 7 cali, czyli 7, 6 i 7 ósmych, tak żeby mi się ten papier ładnie tutaj. O, widzicie? Ona jest tu, jak tutaj przykleję to ona jest tutaj odrobinę mniejsza. No i w związku z tym papier, który będzie z tej strony, nie będzie mi tego folia haczył, a tu to będzie pracować, będę mogła to sobie składać. To na początek będzie się chciało zapadać tutaj oczywiście, no ale jeszcze zbudujemy cały środek, więc nie będzie tutaj nic, co będzie się mogło zapadać. No dobra, to teraz jeszcze potrzebujemy to folio zamknąć, tak? Czyli znowu jest nam potrzebna kartka. Tym razem będzie miała ona 7 cali, bo tyle ma folio szerokości. Ja chcę, żeby ta górna klapka zamykała mi absolutnie wszystko, całe pudełko, tak? Docinam papier na 7 cali po jego długości. No i teraz muszę zbigować. I znowu muszę zrobić dwa bigowania na 1 cal. Po pierwsze, pierwszym bigowaniem na 1 cal przykleję to do spodu bazy. Drugie bigowanie na 1 cal to będzie mój spód. No i tutaj całe zamknięcie. Jeśli to ma 8 i 1 czwarta, no to plus 2 cale 10 i 1 czwarta. Ale nie będę tego docinać, tylko najpierw to zbiguję. Ponieważ bigi zabierają odrobinę, wiecie, szerokości, więc najpierw to sobie zbiguję, a dopiero potem dotnę dokładnie do takiego wymiaru, jaki potrzebuję. No więc to obigujemy. Zakładamy. I tak będzie wyglądała nasza baza. Tutaj to się ładnie schowa. Oczywiście to będzie zamknięte na magnes, żeby się nic nie rozsuwało, nie przesuwało. Wszystko ładnie będzie doklejone, dopasowane. No i tak jak powiadam, zamknięte na magnes. No i teraz od mojego bigowania mogę dociąć na tą 8 i 1 czwartą. I moje pudełko powinno być równiutkie. No i pomysł jest taki, żeby pudełko otwierało się tak. No i tak. Z każdej strony będzie ta klapka. To bigowanie od góry można zrobić ciut większe niż 1 cal.
Można zrobić na przykład 1,1/8 albo nawet 1,1/4. Wtedy, wiecie, to tu będzie jeszcze więcej miejsca, ale mi się wydaje, że jak ja już mam bigowanie na jeden cal, to ja już naprawdę więcej miejsca tutaj nie potrzebuję. Tu już będzie naprawdę, naprawdę dużo miejsca do zbudowania przeróżnych rzeczy, więc już niczego więcej, że tak powiem, nie będę tutaj w tych bigach dokładać. Ok. Od drugiego bigowania odcinam 8,1/4. Czy od pierwszego bigowania? Oczywiście, że od pierwszego. 8,1/4. No halo. No jeszcze raz. Od drugiego. Czyli od tego, nie od tego pierwszego bigowania, tylko od drugiego bigowania, tak? Ja to wolę 4 razy sprawdzić, bo mnie się już zdarzyło źle odciąć papier, więc wolę już 3 razy się upewnić, że na pewno będzie dobrze. No okej, ja myślę, że jestem gotowa, żeby to wszystko posklejać i wtedy zobaczymy dokładnie z tego mojego monologu, czy to wyjdzie, że ta baza ma wyglądać jak takie trochę oszukane pudełko. Ale nim zacznę sklejać, najpierw docisnę bigowania, tak? Tu sobie układam, żeby było równo, żeby mi nigdzie papier nie zszedł, bo wiecie, bigowania mają 2 takie uskoki, więc dobrze jest popatrzeć, czy to jest na pewno równo, żeby potem nie było problemu, że dotniemy papier i okaże się, że jest krzywo. Mój papier był bardzo krzywy, nawet bardzo krzywy, muszę wam powiedzieć, dlatego że widzę po złożeniu bigowania, że on nie jest równy. Postaram się nie wsadzić tu głowy, ale chciałabym jednak, żeby to było równo. No i bardzo było krzywo. Staram się bardzo dociskać to ramię bigownicy, ramię gilotyny, kiedy tnę, ale tak jak mówiłam, on był od początku krzywy. Ok, no jest lepiej. Nie idealnie, ale lepiej. Ok, to są moje skrzydełka. Jeszcze sobie tutaj ten papier docisnę. Te wszystkie bigowania. Też patrzę, żeby tutaj papier na dole był równy. Żeby mi tam nic nie uciekło, no bo wiecie, no może się zdarzyć, że coś ucieknie. No i teraz smaruję sobie to dolne skrzydełko. Tak, tutaj to bigowanie zostawiam w spokoju, że tak powiem. Mogę nawet rozprostować papier i klejem smaruję to zewnętrzne, jednocalowe bigowanie. Można rozprowadzić klej, ale nie trzeba. Ja już tam rozprowadzę. Nie chcę, żeby mi tak za mocno wyciekło, a trochę mi tego kleju poleciało. Jak już rozprowadzacie klej, to pilnujcie, żeby dociągnąć do wszystkich rogów go, bo to jest, na tych rogach są duże przeciążenia, jak się potem tym albumem operuje, więc no dobrze jest, żeby to było dobrze dociągnięte. No i teraz składam papier na płasko. Odsuwam się odrobinę od tego bigowania, które mam na bazie, ale jednak trzymam się go. Jednak odrobinkę można się odsunąć, żeby tu papier nie haczył. Można też było zrobić 3 mm mniejszą tą, czy 2 mm mniejszą tą zakładkę, ale to nie jest normalnie, jak robimy takie klapki,
to robimy je tak, żeby one wchodziły w międzybigowanie. Tak? U mnie tu nie wchodzi, ale u mnie nie musi tutaj wchodzić z tej drugiej strony, ponieważ ta klapka będzie od zewnątrz i ona tutaj na te bigowania opadać nie będzie. Przyciskam sobie też tutaj to z tej drugiej strony i teraz mogę sobie pozamykać jednak, tu mam za szeroko trochę, pozamykać, spadł mi jeszcze glej, pozamykać sobie te rogi, tutaj będzie papier w środku, nic nie będzie widać. Ok, tu mam dobrze, teraz sprawdzam, żeby wszędzie tutaj było prosto, tak? Oczywiście, że to wyrówna też magnes, bo ta klapka górna będzie zamknięta na magnes, więc wiecie, no nie ma też strachu, że to się będzie jakoś tam bardzo rozchodzić, że tutaj nie będzie trzymać pionu czy coś tam. Nie, będzie trzymać pion, spokojnie. No i teraz muszę sięgnąć po nowy klej, bo tamten mi spadł. Jeśli jeszcze mam. Muszę zrobić jakieś zakupy skrapowe, bo kończy mi się klej. Ja używam kleju z Eco Scrapbooking i nie zamienię go na żaden inny. Teraz smaruję sobie tą pierwszą zakładkę. Eco Scrapbooking jest na początku taki delikatnie lejący. Przez te pierwsze, tam wiecie, chwile używania, przez te pierwsze kropki, jak tam z niego wylatuje ten nowy klej. Też dociągam sobie ten klej tutaj do rogów. I teraz muszę sprawdzić, która z tych klapek jest szersza, a która jest węższa. One nie są za bardzo różniące się, ale ta jest szersza. No i teraz też mogę na płasko to rozłożyć i dokleić, trzymając się tutaj tego 1 mm od bigowania. I z tej strony to już jest ważne, bo tutaj to będzie pracować, tak? Czyli tutaj nie dojeżdżam do samej linii bigowania, zostawiam sobie jakiś 1 mm tutaj wolnego. Dlatego, że to będzie pracować i tu bardzo się lubi potem papier podnosić, podrywać, więc tutaj sobie zostawiam. Dociskam moje brzegi. No i tu mam pierwszą tą zakładkę. No a teraz zobaczę, czy tej jeszcze nie muszę troszkę dociąć. Nie, nie muszę. Ładnie się tutaj chowa. Ona ma tylko 1/8 różnicy, ale ta 1/8 w zupełności wystarcza, tak żeby ta klapka po przyklejeniu, jak ją tutaj przykleję, o, i tu wyprostuję, żeby ona mi tutaj nie dochodziła do tego bigowania, tak? Tutaj sklejamy, tutaj nie dochodzi, więc jak to zamkniemy, to tu jeszcze będzie w środku luz. No to luz, no to kleimy. Jeszcze nie mam do końca, znaczy nawet nie do końca, nawet nie do początku, przemyślanego, jak będzie to folio wyglądało w środku. W sensie, ile będzie miało kieszonek, klapek i takich rzeczy, tak? Na pewno będzie wodospad. Albo na jednej klapce, albo na drugiej na pewno będzie wodospad. Ale to się jeszcze jakoś tam okaże. Czy on będzie ukryty, czy będzie odkryty. Daję tutaj tego kleju, nie żałując go. To jest gruby papier. Papier klej pije, więc rozsmarowuję sobie. Znowu kładę ten papier na płasko. Znowu
zostawiając tutaj dosłownie 2 mm odstępu od bigowania, doklejam sobie najrówniej jak potrafię. Tu patrzę, czy jest równo na dole z tą krawędzią, tak? I tutaj doklejam sobie, doklejam ten papier, pomasuję. Jak widzicie, klej nie wylewa na boki, bo jest rozprowadzony, tak? Jak komuś wyleje, no to wyleje, no to tragedii jakiejś tam Posejdona nie ma, ale dobrze by było, żeby nie wylał. No i w taki oto sposób mamy najbardziej wierzchnią konstrukcję naszej bazy. No i teraz tutaj trzeba sobie gdzieś zaznaczyć, tak, gdzie my umieścimy te magnesy. No ja, tak jak powiedziałam, chciałabym, żeby to folio otwierało się do góry, więc ja umieszczę sobie magnesy tutaj na tej pierwszej klapce. Tu będzie magnes i tu będzie magnes. No i teraz jakby no oczywiste, że magnes będzie tu i magnes będzie tu. I teraz tylko pytanie, czy tutaj do tego będę chciała dołożyć jeszcze jakieś klapki? Jeśli tak, no to te magnesy będą musiały zostać przeniesione na te klapki wyżej, tak żeby magnesy były jak najbliżej siebie. To taka zasada, nie wiem, kto tam tego nas kiedyś tam nauczył, ale ja staram się, żeby magnesy były jak najbliżej siebie. A druga rzecz u mnie jest też taka, że ja staram się, żeby się magnesy nie dublowały. Czyli żeby nie było ich dwóch czy trzech. No chyba, że jest to zasadne, nie? Że magnes, który jest u góry, łapie też spód, no to wtedy zamiast czterech magnesów użyjemy trzech i wykorzystamy to, co już mamy. Natomiast niekoniecznie to lubię, tak? I niekoniecznie mi się to wydaje w moich pracach jakoś tak bardzo, bardzo zasadne. No dobrze, no to teraz zastanówmy się chwilę nad tym środkiem. Nie zrobimy dzisiaj całej bazy, to na pewno nie. Natomiast możemy się zastanowić, czy chcemy tutaj jeszcze jakieś elementy. Ja chcę. Ja chcę i chciałabym, żeby tu były jeszcze z tej strony i po drugiej stronie, tak analogicznie, chciałabym, żeby były dwie klapki, ale już nie takie duże, siedmiocalowe. Myślę, że 5 cali w zupełności mi wystarczy. Ale chciałabym, żeby te klapki były, że tak powiem, na wysokość całego tego folia, tak? Czyli 8¼, to jest pierwsze cięcie po długości. No i zobaczcie. Dosłownie ząbek trzeba było obciąć tego papieru. No i teraz zrobię sobie z boku, zrobię. Ale przemyślałam sprawę i jednak 8 cali, a nie 8¼. Czyli 8 cali. Żeby się ta klapka jednak schowała do środka dość porządnie. To ja sobie zrobię na wysokość 8 cali. I teraz z boku zbiguję. Zaraz Wam wszystko pokażę. Zbiguję sobie na pół cala. To jest haczyk. A potem zbiguję sobie powiedzmy na 1/8. I teraz mam takie bigowanie. Tu mam bigowanie na pół cala i to będzie haczyk, a tu mam jeszcze jedno bigowanie na 1/8 w odległości 1/8. I to mi stworzy taki nieduży grzbiecik tutaj. I pod ten grzbiecik będę mogła jeszcze coś tam, wiecie, umocować. A nawet jeśli nie użyję tego grzbieciku, znaczy niczego tam pod spód nie włożę, no to i tak będę miała fajną przestrzeń, żeby przykleić zdjęcia. Co ja teraz robię poza kamerą? Ja teraz poprawiam bigowanie. Czyli biguję jeszcze raz z tej samej strony i z drugiej strony tego papieru kraftowego. Bo papier kraftowy jest sztywny, więc no warto nad tymi bigowaniami popracować, żeby one nam się, żeby się nie podarł papier.
tak? Żeby się nie podarł i nie poszczępił papier. No i teraz powiedziałam, że chcę mieć tutaj, tam jest prawie 7, no to powiedzmy 5, tak? Czyli ja mam tutaj, czyli muszę obciąć 5 i 1 czwartą, bo mam to bigowanie, tak? Więc, a chcę, żeby mi się tak ładnie to, żeby mi się to tak ładnie złożyło, tak? To obcięłam sobie papier na 5 i 1 czwartą od drugiego bigowania, przepraszam, od pierwszego bigowania od zewnątrz, czyli teraz od tego bigowania, które będzie widoczne, które nie jest haczykiem, mam 5 i 3 ósme, no bo była 5 i 1 czwarta, a tu jest grzbiecik, tak? Czyli mam 5 i 3 ósme. Czyli moja pierwsza klapka ma wymiary 8 cali po długości na szerokość 5 i 3 ósme. No i tutaj mam, jak widzicie, grzbiecik i tutaj będę mogła pod tą klapkę wymyśleć jakieś kieszonki, wodospad, dodatkowe klapki. No sporo rzeczy mi się tutaj, sporo rzeczy pod tą jedną ósmą wbrew pozorom się zmieści. No i teraz, tak jak mówiłam, chciałabym, żeby ta klapka była tutaj, tak? Żeby ona była tutaj. I ona jest, trzeba ją ładnie wyśrodkować. Pierwszym bigowaniem od zewnątrz, czyli od tej strony, od zewnątrz, tak? Doklejamy do papieru równo i tu będziemy mieli taką klapkę. O, troszeczkę mniejszą, żeby było widać, że ona wystaje spod tego papieru. Czy ja bym chciała taką klapkę z drugiej strony? Tak, chciałabym taką klapkę z drugiej strony. I nawet mam dosyć dobry do tego papier, więc zbiguję sobie tylko na pół cala jako haczyk i to będzie moja zewnętrzna klapeczka. Czyli jak zbigowałam na pół cala, już wszystko pokazuję, jak zbigowałam na pół cala, no to mam teraz tutaj, to była resztka z tej pierwszej klapki, tak, resztka z papieru, no to mam tutaj w calach 5 i 1 czwartą. Czyli tu mam 8 cali na 5 i 1 czwarta. Jasne? Jasne. Tutaj też zetnę rogi, żeby potem ładnie to włożyć pod papier skrapowy. Ale nim to wszystko skleimy, to najpierw popracujmy może trochę nad tą klapką bez tego dodatkowego grzbietu. Czy ja tutaj mogę coś chcieć na jej górze? No mogę. Mogę chcieć na przykład dwie kieszenie tutaj. I to będą kieszenie boczne. Tak. Czyli powiedzieliśmy sobie, że szerokości jest 5 i 1 czwarta, wysokości jest 8. Czyli ja zrobię tak. Znajdę sobie środek tej kartki, czyli te 4 cale, ale muszę to podnieść, żeby naprawdę znaleźć te 4 cale. Czyli tutaj mam 4 cale, tak? No i do tego miejsca chciałabym mieć tą kieszeń. Teraz postaram się, czy to będzie, to na pewno starczy na dwie kieszonki, ale czy to nie będzie, proszę Państwa, za małe? Bo to na dwie kieszonki nie starczy.
tą. Wezmę tą mniejszą. Czyli najpierw, żeby stworzyć kieszonkę, biguję sobie ten papier z dwóch stron. Na pół cala po krótszym boku i na pół cala po dłuższym boku. I teraz wydaje mi się, że jak ja to złożę, to już w ogóle będzie to małe. Nie, źle. Weźmiemy z tej większej i dotniemy sobie po prostu papier, albo nawet od razu sobie dotkniemy papier. To miało 5 i 1 czwarta, niech będzie powiedzmy 5, ta kieszonka, czyli tutaj po długości chciałabym, żeby miała 5 cali, tutaj zostanie kawałeczek wolnego, czyli muszę odciąć na 5,5 cala, no bo bigowanie będzie pół. Ok, teraz biguję po krótszym boku i po dłuższym boku. Bo chcę zrobić dwie kieszonki, takie same, dlatego biguję po dłuższym boku również. Ok. I jeszcze krótszy bok. Dobra. I teraz zaginam papier na obu tych zbigowanych bokach. No i teraz przyłożę sobie ten papier i zobaczę do mojego znacznika, tak, żeby było widać ołówek. Czyli tu widać ołówek, tak? Tu widać ołówek. Czyli teraz zaznaczam sobie miejsce kolejnego bigowania, jak znajdę ołówek. Odsuwając się delikatnie, tu sobie dociągnę do tego ołówka, ale tak, żeby go tutaj było widać. I teraz na tym papierze dosłownie milimetr przed końcem tej strony, tej klapki, zaznaczam sobie kolejne bigowanie i biguję. No i teraz, gdybym miała bigownicę z nożykiem, to mogłabym od razu to odciąć, a tak muszę ta pół cala znowu odcinać na tej dużej gilotynie. Ok, i to będzie moja pierwsza kieszonka na tej górnej klapce, tak? Teraz mogę sobie zmierzyć, czy mi na pewno tutaj to dobrze wyszło. Oczywiście można było po prostu, wiecie, odmierzyć te 4 cale, nie? Bo to teoretycznie ma 4 cale. Ale nawet gdyby nie miało, ja chcę, żeby między tymi kieszonkami była przerwa. Nie chcę też dojść tutaj zupełnie do końca tej strony. Chcę zostawić jakieś 2 mm, 2 mm różnicy. No to moja druga kieszonka też będzie tak samo wyglądać. I tutaj między tymi kieszonkami będzie taka nieduża przerwa. Obcinam sobie rogi tej kieszonki, żeby nie zapomnieć i żeby nie robić dodatkowej i sztucznej grubości papieru, bo ten papier i tak jest gruby. Ja obcinam te rogi w ten sposób, żeby one mi się w środku w żaden sposób nie stykały. Czasami robię to na łódeczkę i jest wystarczająca odległość, a czasami bardziej na prosto trzeba to przeciąć, żeby ten papier się w środku nie dotykał. O, widzicie? Teraz jak składam, to tutaj jest taka minimalna przestrzeń. Obcinam też rogi z góry, żeby łatwiej było wsunąć zdjęcie, czy tam, co tam sobie ktoś w tej kieszonce będzie życzył. No okej, okay. To został mi ten papier. Gdzie jest ten papier? To jest moja klapka.
To był ten papier, tak? Nie. To jest ten papier. Czyli znowu biguję na pół cala, po krótszym boku składam, odmierzam drugie bigowanie, zostawiając sobie tutaj odrobinkę do tego ołówka, tak? Tutaj chcę z premedytacją, żeby była taka szpara między tymi kieszeniami i również tutaj jakieś 2 mm od brzegu, 2 mm od brzegu strony, bo jak zbiguję, to tutaj będzie ta zakładka od papieru, więc to i tak się do tego papieru, do końca tej strony zbliży. Dlatego ja bym chciała, żeby to było odrobineczkę mniejsze. No i mam kolejne figowanie. Odcinam nadmiar, zostawiając sobie tak na oko pół cala. Och, ale pół cala zostawiłam. Ledwo będzie czym skleić. Więc tutaj się trzeba będzie poposiłkować taśmą dwustronną, bo na klej to tutaj jest zdecydowanie za mało miejsca. Dociskam moje rogi. Od kieszonek. I one będą wyglądać w ten sposób. Czyli na górze tej klapki będą umieszczone dwie kieszonki. W ten sposób. O. Oddalone odrobinkę od siebie, tutaj wyśrodkowane. I tak to będzie wyglądać po przyklejeniu. Oczywiście równo, nie? One są takiej samej szerokości i takiej samej długości, więc tutaj ta odległość powinna być idealnie równa, jak się je równo przyklei. No dobrze, no to mamy pierwszą klapkę. Pierwszą klapkę zagospodarowaną kieszonkami. U mnie na każdą klapkę przypada 6 kieszonek, więc tych kieszonek jeszcze zrobimy w tym albumie naprawdę sporo. Ale teraz zastanówmy się, co chcielibyśmy, czy chcielibyśmy, jeśli mamy tutaj jakiś panów, włożyć na wierzch tej klapki albo pod jej spód. Ona się będzie otwierać w prawą stronę, tak? W prawo. Czyli tutaj spokojnie mamy sporo miejsca do zagospodarowania i tak jak powiedziałam, możemy tutaj zrobić pierwszy na przykład wodospad. No i teraz sprawdźmy taką rzecz. Mianowicie to jest 13 centymetrów. 10 ma, zdjęcia mamy 9 na 13, więc tu 13 niekoniecznie, bo fajnie jest mieć tą ramkę taką po przyklejeniu zdjęcia. Natomiast tutaj mamy aż 20 cm, 20 i dokładnie 2 mm. Czyli jakbyśmy tutaj włożyli zdjęcia 9 na 13, czyli zdjęcia 9 na 13 w wodospadzie pionowym, no to pierwsze zdjęcie kończy się tu, bo to jest 13,5, tak? 14,5, 15,5, 16,5, 17,5, 18,5, 19,5. To byłoby raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem kart. Myślę, że sześć nawet wystarczy. To jest zbigowane, to go użyjemy do kieszonek. Weźmy może nową kartkę. I teraz tutaj 9,5, czyli w calach to jest 3 i 3 czwarte. 9,5, czyli 3 i 3 czwarte. Na 13,5 plus haczyk, czyli 14,5 cm. I to jest
powiedzmy 5¾. To jest trochę więcej niż 13,5 plus haczyk, ale no to nam nie przeszkadza, tak? Może być ta ramka odrobinę większa. Mam dwie. Trzy i 3/4. I teraz 13,5 plus 0,5 cm, czyli 5¾. I 5¾. Mam 4. No dobrze. Zbigujmy najpierw te 4. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czyli biguję po krótszym boku, wzdłuż krótszego boku na 0,5 cala. Tak? 0,5 cala to jest mniej więcej centymetr. Tam centymetr i 2 mm, ale my mamy te 2 mm zapasu, więc spokojnie na 0,5 cala można to zbigować. I trzecia. I 4. Mam 4 karty. Mam 4 karty i mam moją klapkę. No i teraz jak będziemy ten wodospad przyczepiać? No, dokładnie w ten sposób. Tylko najpierw musimy przykleić papier skrapowy, tak? Przykleić papier skrapowy. Ja tutaj w środku to układam równo, tak? Tu mam to bigowanie. I do tego bigowania równo dokładam te kolejne zbigowane karty. Oczywiście robię to na sucho, więc no nie będzie to za bardzo prosto, ale chcę zobaczyć, czy mi się tutaj wszystko zmieści, czy tu będzie wszystko elegancko. Wszystko mi się zmieści i wszystko będzie elegancko. I te 4 karty będą w zupełności wystarczające, ponieważ ja je chcę odsunąć tutaj od brzegu, zostawiając mniej więcej taką samą odległość od góry, jak i od dołu. A na dole, żeby, wiecie, nie było tak smutno, to na dole z tego jednego elementu, który mamy jakiś taki bardziej cienki, o, na przykład z tego, nie z tego. Poszukajmy węższego paska. Już go mamy. Bigujemy po krótszym boku na 0,5 cala. I będziemy mieli pod wodospadem bardzo fajną kieszonkę. Ja sobie tutaj teraz patrzę, żeby na pewno odsunąć się od bigu, tak, żeby mi tutaj, wiecie, nic nie haczyło, tak, żeby tu można było spokojnie zrobić ten grzbiecik, żeby mi się tutaj nic nie haczyło. Więc ja sobie nawet tak ze 2 mm od tego bigowania odejdę i teraz tutaj zaznaczę również z takim 2-milimetrowym odstępem, gdzie mam zbigować następne bigowanie. Gdzie mam zrobić następne bigowanie? I znowu nadmiar papieru. Teraz już popatrzę lepiej, żeby to było te 0,5 cala albo odrobina nawet więcej, żeby ten papier miał się szansę przykleić. No i teraz tutaj również obcinam rogi. I będzie to kieszonka pod wodospadem. Jak widzicie, nie wiem czy widzicie, czy nie widzicie, ale tutaj ona jest odsunięta i od tego brzegu, i od tego brzegu, ponieważ tu jest ten nasz ząbek, tak? Ten nasz grzbiecik i on musi mieć tutaj miejsce, żeby mógł pracować. Tak? Jak zakleimy to bigowanie, no to nie będzie szans, żeby to tutaj, wiecie, pracowało, nie?
Jeszcze trzeba nad tym papierem popracować, go wyrobić dobrze i on będzie wtedy chodził jak marzenie. Czyli mamy tutaj wodospad. Tak to będzie wyglądać. A pod wodospadem jest kieszonka. I ta kieszonka jest na tyle duża, że będzie swobodnie spod tego wodospadu wystawać. Próbuję go ułożyć mniej więcej w równej odległości, ale nie mogę trafić w papier. Mniej więcej równej odległości i będzie to tak wyglądać. Oczywiście wodospad nie musi być przyklejony równo, w sensie takim, tak? On nie musi być równo przyklejony. Możemy przykleić jedną klapkę tu, drugą klapkę tu, oczywiście pod spodem. Ja teraz układam na wierzchu, tak? Trzecią klapkę tu i czwartą klapkę tu. I wtedy będziemy mieli wodospad, ale taki bardzo nieregularny. On też jest, że tak powiem, bardzo fajny i bardzo funkcjonalny, więc nie widzę powodu, dla którego tak nie można by było robić. I teraz ja we wszystkich kieszonkach ścinam tutaj rogi. Wiecie, te rogi w środku, nie? Ale nie wiem, czy nie będę się posiłkować dziurkaczem. Na razie nie mogę go Wam pokazać, gdyż nawet nie wiem, gdzie on jest. Ale myślę, że zaokrąglę te rogi od kieszonek i od tych klapek od wodospadu tutaj na dole, tak? To lepiej wygląda moim zdaniem. To te klapki sobie, te rogi sobie zaokrąglę. I teraz tak, mamy godzinę filmu, za dużo z niego nie ma potrzeby wycinania. Pewnie jakoś już nie będzie lepsza niż jest. Odinstalowałam OBS-a, zainstalowałam go jeszcze raz. Zainstalowałam również nowe przechwytywanie obrazu z kamery, z telefonu. Więc jeśli teraz nie jest dobrze, to znaczy, że już dobrze nigdy nie będzie. I teraz spotykamy się pewnie w kolejną środę i będziemy dalej kontynuować tą bazę, z tym, że te elementy, które dziś stworzyliśmy, które ja stworzyłam, ja będę już miała wklejone do swojej bazy. Czyli jak ja to sobie wyobrażam. Na razie pracuję nad prawą częścią bazy. Czyli tu podnoszę do góry, to na razie zostawiam w spokoju. Na razie pracuję nad tym elementem wewnętrznym bazy. I wymyśliłam sobie, że ja tutaj na tej bazie z tej strony będę miała doklejoną klapkę, która tutaj ma grzbiecik 1,8 cala. To są jakieś 3 mm, może 4. Jeśli ktoś pracuje na centymetrach, to już mierzę i mówię. No 2,5. 2,5 mm. Czyli ten grzbiecik tutaj u mnie ma 1,8 cala, czyli jakieś 2,5 do 3 mm, tak? I ja sobie wymyśliłam, żeby tą klapkę przykleić tutaj z boku. To jest ta, która ma tą 1,8 cala tego grzbieciku. I ona będzie tutaj, tak? Pod tą klapką będzie wodospad. Możecie go, jeśli ktoś nie jest początkujący, to może go sobie ukryć w papier. A jeśli ktoś jest początkujący, to przykleja najpierw papier skrapowy. Poczekajcie, bo same kieszonki mi się wyciągają. Najpierw przykleja papier skrapowy, a później pod spodem w taki sposób, dosuwając jeden element do drugiego, tak, żeby tutaj było równo. O, tu, żeby było równiutko. Żeby po zamknięciu te klapki dały nam też na dole taką samą odległość. Tak? Teraz jak dokleję trzecią, to ona powinna być o ten centymetr z hakiem niżej. Tak? I kolejna też o centymetr z hakiem niżej.
I tutaj pod tą klapką będzie jeszcze kieszonka taka. Czyli wodospad, ostatnia karta wodospadu będzie wchodziła na tą kieszonkę, tak? Ona może być dosunięta do tej kieszonki maksymalnie, a może nie być dosunięta. Gdzież są te moje wodospady? Tutaj spokojnie wystarczy na to miejsca, żeby była albo dosunięta, albo odsunięta. No, spadła mi kartka jedna, a nie jest. Do samego końca, do kieszeni albo nie. I tutaj zobaczcie, że jeszcze jest sporo miejsca, tak? Ja zwykle przyklejam wodospad od dołu, czyli najpierw ostatnią, a potem idę do góry. Tym razem myślę, że zacznę przyklejać od góry, żeby tutaj nie było za dużo miejsca u góry wolnego, takiego, wiecie, pustego, bezsensownego. No to, a tu, żeby mi nie spadły, nie spadła za kieszonkę ta klapka od wodospadu. Ok, i to będzie prawa strona prawej strony. Natomiast z lewej strony wymyśliłam sobie, że tutaj będzie doklejona taka klapeczka. O, tak. Taka klapeczka i na tej klapeczce będą umieszczone dwie kieszonki. I teraz jak to zamkniemy, te kieszenie mogą być równie dobrze z drugiej strony, pod klapką. To nic nie stoi na przeszkodzie, tak? Gdzie chcecie, tam sobie można te kieszenie umieścić. I teraz chciałabym pokazać, jak to złożyć, tak? Nie mogę tego przykleić jeszcze teraz, ponieważ chciałabym, żeby te klapki były wklejone pod papier skrapowy, więc ten film trwałby 5 godzin. No i teraz zamykamy to. I pomimo tego, że mamy ten wodospad i mamy tą kieszeń, to jak to skleimy, to tu jeszcze uwierzcie mi na słowo, będzie dużo miejsca, bo mamy tutaj ten grzbiecik 1/4. Tutaj się wszystko elegancko zmieści. Jeśli ktoś się obawia, że się nie zmieści, no to oczywiście może ten grzbiet powiększyć i zrobić, nie wiem, teraz mamy 1/8, no to 1/4 na przykład, tak? Czyli 2/8. Dowolność w grzbietowaniu, może się tak wyrażę, czyli w wysokości tego grzbietu jest absolutnie dowolna. Więc tak jak powiedziałam, spotykamy się za tydzień i za tydzień konstruujemy drugą część bazy. Zajmiemy się lewą stroną, lewą klapką, a jak nam starczy czasu, to jeszcze spróbujemy wykombinować coś na tym głównym panelu, czyli tutaj, jak pootwieramy wszystko, to zajmiemy się też tą stroną. Zobaczymy, czy nam starczy czasu. Na razie ta część jest zrobiona zupełnie na flow, nie mam żadnego pomysłu. Wszystko, co robiłam, robiłam na żywo, tak jak mi się wydawało, że będzie dobrze. Tą część środkową spróbuję trochę bardziej przemyśleć, ponieważ musimy pamiętać o tym, że tutaj jest ten jeden cal. Tak? I to razem wszystko nie może przekroczyć tego jednego cala. To, co będzie w środku, razem z tymi wszystkimi dodatkami bocznymi, nie może przekroczyć jednego cala. To po pierwsze, a on się nawet nie może zbliżyć do tego jednego cala, bo tego wtedy po prostu nie zamkniemy. Więc na dziś to wszystko. Żegnam się z Wami serdecznie. Zostawiam Wam wielkie serducho. Do zobaczenia w kolejnym filmie kontynuującym album Folio w kolejną środę. Pa!